Czołem ludziska, ja się nazywam Stasiek Igraszkowski, a przed wami Sunkenland, czyli nowy survival, który 23 sierpnia 2023 wypłynął na powierzchnię w Early Accessie i cóż, i zdobył jakąś popularność, mniejszą bądź większą. Natomiast, no tak, wiele osób mi ją polecało, żeby w to zagrać. Przede wszystkim, jak już survivale są i takie, które rzeczywiście można grywać w koopie, no to wiadomo, na pewno zadacie sobie pytanie, ale czemu solo, Staszek? Czemu nie z Korle? No więc tłumaczę bardzo szybko, ponieważ Korle jest teraz zajęty AAA-ami. I on mówi, że na większego koopa to on będzie miał czas dopiero, uwaga, w grudniu. Ja go tam będę męczył i dźgał po coś krótszego w razie czego i może coś się uda z niego wyrwać, ale on faktycznie jest tam zawalony, ale no w sumie różnymi sprawami tak naprawdę. Więc chciałem go tutaj zachęcić do tego, żeby wspólnie zagrać, ale no cóż, powiększamy kubkę tak naprawdę gier, które będą w Early Accessie i są kooperacjami, które fajnie byłoby ograć, ale będziemy czekać prawdopodobnie do tego koopa, aż wyjdzie z Early Accessa. Natomiast ja bym chciał zobaczyć, o co w tej grze chodzi. Jak wy, oczywiście to jest moje pierwsze odpalenie, nic o grze nie wiem, oprócz tego, że kosztuje 92 zł na Steamie, jest troszkę takim raftem, jest trochę mocno nawet inspirowane, nawet twórcy się śmiało o tym mówią, jest inspirowane filmem Wodny Świat, gdzie ogólnie no jest apokalipsa, no i musimy sobie jakoś radzić w świecie, który jest zniszczony, zbudować bazę, bronić się przed rajdami, walczyć z przeciwnikami. Ale dużo będzie tutaj budowania, szukania surowców, odkrywania, eksploracji, myślę, więc coś, co lubię ogólnie. Więc czemu by nie sprawdzić już teraz? Przy okazji będzie coś wiadomo na temat tej gry, skoro polecaliście, że warto zobaczyć. Widzę, że teraz ma 78% opinii tylko pozytywnych, ale no, wydaje mi się, że tam były jakieś kłopoty z zapisami gry i utracaniem progresu. Jakieś takie rzeczy, nie wnikałem. Ważne jest to, co uda nam się tutaj zobaczyć, więc klikam nowa gra i zobaczymy, jakie są możliwości robienia rzeczy tutaj. No i przede wszystkim to, co rzuca mi się na razie w oczy, to fakt, że trzeba stworzyć postać. O! Dzień dobry. I YouTube już będzie szczęśliwy, z tego co widzę tutaj. No dzień dobry. Skin. Pewnie nie ma tu jakoś dużo do wyboru na razie rzeczy. No powiedzmy, że może być tak. Czy mamy jakieś afro? Dwa gatunki włosów. No dobra, okej. Na razie nie ma co szukać, ale jest niebieski. Widzę, że jest. No, więc powiedzmy, że jest to jakiś ten name, no to oczywiście Staszek i to tyle? Tyle stworzenia? No na to wychodzi. Czyż dziwnie mu z oczu patrzy. Ale to nie ma znaczenia, co wezmę i tak mu dziwnie z oczu patrzy. Dobra, niech będzie. Done. Jest stworzone, teraz mamy create game. No i zobaczmy. Tworzymy grę. Single player. New world. Modify. Nie można nic zmienić. New world. O, ale mamy coś. Enemy difficulty. Nie ma to polskiego języka na razie. Enemy garrison on the mount. Raid frequency. Ja bym, wiecie co, na początek wyłączył w ogóle rajdy. Nie, ja bym nie chciał mieć rajdów na swoją bazę, dopóki się uczę. Bo widziałem, że z tym też jest jakiś problem. Jak tak poczytałem jakieś tam informacje, to właśnie z tymi rajdami jest taki problem, że one są bardzo szybko, stają się bardzo trudne, coś tam, więc no jakby zbadajmy na razie tę grę. Wyłączmy sobie rajdy, oczywiście w docelowej grze będziemy chcieli brać wszystko na klatę, co idzie. Więc nie wiem, co to enemy garrison amount jest mid, difficulty może być normal, sorry, może być wszystko na normal. Share research, friendly fire, to akurat mnie nie interesuje za bardzo, ponieważ gram solo na razie, tak? Done. OK. Create game. No i zobaczmy. O, już jesteśmy, trochę gra się doładowała. Ło, o kurde, czy ja tak nagle wpadłem do wody? No dobra, widzę, że można sobie pływać pod wodą, dobra, chyba czułość myszki będę musiał leciutko sobie zwiększyć. Zobaczmy, jakie są w ogóle opcje na chwilę obecną. Camera shake, aiming mode. Mamy key bindings, mamy graphics, gender, a tu mamy mouse sensitivity, to trochę podniesiemy ją. Nie wiem, czy dwa to nie będzie już za dużo, nie wiem, jak to się kalkuluje tutaj. No dobra, troszeczkę więcej. Jakoś tak. Okej, okay. O! Już rekiny jakieś pływają, to chyba niedobrze. Widzę, że mamy jakąś startową wyspę zaprezentowaną. Discover new location, the Castaway Island. Mamy też, widzę, day one, widzę wszystko jakby narysowane. Ło, matko boska, no dobra, faktycznie ta gra jest early access mocno. Coś tu mamy do zebrania, F, scavenging, scrap metal się zbiera. Ło! I się zniszczyło, dobra. W sumie to jest o tyle ciekawe, że ja w sumie teraz tworzę sobie survivala, słuchajcie. Jeżeli oglądaliście moje filmy z Godota, jak sobie w Godocie, czyli w silniku open source'owym
tworzę prostego survivalika, to w sumie może sobie tutaj uda mi się coś zainspirować czymś, bo zobaczę, z czym też twórcy się tu zmagają. Widzę, że mamy głód, mamy picie, mamy energię i mamy życie. Czyli taki klasyk. Ja w swoim dałem psychikę, ale zrezygnowałem z energii, bo za dużo by to było dobrego. Jedynka. Okej, mam jakiś zasłaniający pół ekranu przedmiot. O! Wystarczyło raz? Jeszcze się trzyma. Drugi raz? Trzeci raz. Czwarty. Piąty. Szósty. Nie można trzymać, trzeba klikać. Dobra. To w ogóle działa? Działa, dobra, okej. Okay. Zwaliłem kłody. Dobra, kłody zostały zwalone i to już w pierwszych minutach. Nie wiem, do czego będą, ale zaraz zobaczymy. Mogę podnieść kłodę F? Czy mogę mieć... Okej, jak dziwnie, nie podnoszę kłody. Spodziewałem się, że ją podnoszę, a ja tak naprawdę zbieram sobie deski z niej. No dobra, zebrałem deski. Mogę sobie zebrać więcej desek? Może tak, może nie, zobaczymy, czy mogę tego kraba dziabnąć. Widzę, że moje narzędzia się nie niszczą. To ważne. To chyba nie jest może trzeba kucnąć. C, control. To tak, to jest dźwięk trafiania. Okej, dobra. Crab meat. Okej, bardzo uproszczone to jest w początku. Tam jest jakaś baza, zobaczcie. Może warto z niej skorzystać na początek. Nie wiem, czy będzie jakieś zasadzenie drzew, czy nie. Co to jest? To jest wood plank. Aha, czyli nie ma podziału na gałęzie, srędzie, tylko po prostu można zbierać. Szkoda, że F, ale wiem, że można to pewnie zmienić na E. Może E robi co innego. Powiem szczerze, że jestem bardziej przyzwyczajony do zbierania pod E. No zobaczymy, co tutaj. Najgorzej, że to trzeba klikać, nie można trzymać. Dobra, wypadają po prostu deski. Czy pod B jest budowanie? Jest! O mój Boże. Foundation. O Jezu, brzydki ten interfejs. Przepraszam, ale... Okej, mamy inwentory. No na razie to wygląda tak bardzo, bardzo brzydko. Znaczy bardzo podstawowy sposób to wygląda, no ale okej. To jest moja misja. New chapter. I need to establish a base. The terrain is uneven. Need to build on foundations. I can handle large fish for food, but I'm cautious of sharks. Dobra, blueprinty. Nic nie odblokowane. To jest moja mapa. Są jakieś punkty. Mam jakieś fakcje. Mój Boże, tych fakcji tu... Tych fakcji jest tu... Średnio się skroluje. Fakcji jest 6. Mutanci, marauderzy, więźniowie. Klan wyzwolenia jakiegoś, kurczę, Częstochowy. To mamy co? Scrap metal, rope, crude axe. Mamy wooden spear, o proszę. Mamy bow i mamy arrow. Okej, czyli widzę, że proste rzeczy. No, ja na przykład lubię swój survival tak tworzyć, żebym miał jakby więcej było realizmu, czyli wiecie, patyczki plus piórka plus jakieś kamyki, żeby to miało więcej sensu, bo jeżeli mogę strzały stworzyć tylko z drewna, trochę nierealistyczne, ale zobaczymy, co kto tam, jak to ma jaki pomysł na swoją grę. Sack. It can increase some capacity, backpack capacity. Nie wiem... Aha, że tutaj pojawiają się kolejne sloty, rozumiem. Seaward back. Potrzebuję cloth, potrzebuję rope. Jak stworzyć cloth? Nie mam pojęcia. Tu mamy jakieś możliwości tworzenia podstawowych... O, proszę bardzo, bawełna jest potrzebna, dobra. Czy jak tutaj przeglądam, to mi nie spadają... Spadają mi statystyki cały czas, dobra. Mamy bandaż, mamy coś do leczenia. Okej, okay, dobra. Crude axe wymaga trochę więcej shitu. Cały czas czas upływa. Dobrze, gdzie co? A zróbmy sobie settings. Zobaczmy, jak keybindings wygląda. Czy ja coś jest tutaj pod E? Nie ma w tej grze nic pod E. Okej, okay, ale... Co ciekawe, nie ma też możliwości zmiany F. Jump, crouch, sprint, fire, aim, reload, light. Inventory. Building, quest. Map, quick sloty, push to talk. A gdzie jest zmiana E? To jest niepełny zestaw przycisków, no przecież najważniejsza rzecz. Ale fatalnie. Dobra. To dają zmiany, ale nie wszystkiego. Zostaje mi F i tyle. O! Mushroom fishing bait. Z grzybów wyleciał, proszę bardzo, fishing bait. No dobra. Okej. Okay. To jedziemy. Jakoś się przyzwyczaję do tego F, ale muszę powiedzieć, rzeczywiście nie wiem jak wy, ale o, truskawki. Bardzo jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko się zbiera F-em. Dużo mam tego drewna. U dźwigu nie mam... Jakiś namiot? Mogę go wziąć? Mogę go rozbić? To jakieś rzeczy. No to jest. Scavenging. Wow! Backpack. Co tu mamy? Soda. Strawberry seeds. Fishing bait. O, już mam jakieś nasiona. No proszę. Mogę sobie zjeść. 10, ale jak to jest wszystko opisane na razie w bardzo, 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 bardzo wczesny sposób. 10 głodu, 10 pragnienia. I use. Okej, okay, troszeczkę. Widzę, że troszeczkę energii mi też oddało. Bush seed. Dobra, rozumiem. Soda. 50. Dobra, energii 20 jeszcze. Daję tu food can, hunger, health energy. No,
No już nie pokusili się chociażby o ikonki? Czy naprawdę musi to być taki tekst i to jeszcze widać, że bez spacji pomiędzy wszystkimi wymienianymi rzeczami? No, no kurczę, twórcy. Jest, szanujmy się, no. Jakiś stan early access powinien być tej gry, no a to jest taki bardzo podstawowy. Ale dobra. Ale dobra. Co to jest? Rubber duck? Decoration? Nie potrzebuję teraz tego. Jedzenie sobie wezmę. Bandaż się przyda. Może pochodnia też się przyda. Zostawiam na razie to. Dobra, bo ja to mam dużo rzeczy, może zacznijmy rzeczywiście budować jakąś tak zwaną fundację. Zbudujmy fundację, nie? Podoba mi się. Zrobimy tutaj sobie fundację. To oczywiście chodzi o platformę jakąś, tak? W ogóle tam są już zrobione jakieś platformy. Ja się wybrałem jakąś taką wyspę, która od początku jest pusta, ale może to właśnie dobrze, że pusta. Zobaczymy, jak się buduje. Czy to jest takie fajne budowanie, że można sobie fajnie tutaj poklikać i fajnie wszystko ładnie będzie się zazębiać, czy niekoniecznie? To kosztuje mi 6 desek, żeby zrobić taki fundament. Fundament, to jest to słowo, którego szukałem. Dobra. A, to jest blok. Chyba tak. Zniszczmy również to drzewo, bo przeszkadza. Dawaj drzewo. Spadówa. Cyk. Czy tak naprawdę pasek energii jest zrobiony w sposób znany, czyli mamy energię... Jakieś skrzynki by się przydało robić. Mamy energię globalną i mamy pasek bieżącej energii, tak? Z którego możemy czerpać. To jest jakieś rozwiązanie. Zarządzanie energią jest tutaj istotne. Ja bym się tutaj w swojej grze myślę, że będę bardziej się skupiał na zarządzaniu czasem przede wszystkim, bo czas będzie biegł o wiele szybciej. Dużo uproszczeń będzie oczywiście, jak to ma być prosty survivalik. No ale zobaczymy. Na razie skupiamy się na Sunkenland. Ale przy okazji może przemycę, może kogoś zachęcę, żeby zobaczyć, jak sobie tam tworzę grę. Przypomnę, że w sumie można powiedzieć, że z zawodu programistą jestem, ale przerzuciłem się na YouTube'a. Więc no, gdzieś tam cały czas jest to moje małe czy większe marzenie, żeby zrobić jakąś fajną grę. Albo fajne gry nawet, ale no wiadomo, to też wymaga trochę czasu, wprawy, dobrego silnika. Godot wydaje się całkiem spoko silnikiem na proste gry. Przynajmniej 2D. 3D też, ale wiadomo, tutaj raczej króluje Unreal. No i teraz wiadomo, z tym Unity jest różnie. Mam foundation, mam jakieś coś tu zbudowane. Czy mogę zacząć jakiś domek tu już stawiać? Może zróbmy już, na przykład już miejsce na drzwi. Powiedzmy, że będę chciał do mojego domu wchodzić tędy. Czy ja mogę... Rotate, return. Dobra. Czy mogę na przykład schody? Są? Wooden stairs. Świetnie. Są schody. Super. Tylko ja bym chciał schody mieć do... Okej. Czyli co? Nie mogę mieć schodów do tego miejsca? No to wygląda, że schody... Nie ma jeszcze jakiegoś przyciągania tych schodów. No dobra, spodziewałem się, że będę mógł zrobić sobie schodki do domu po prostu, nie? I teraz... To tam mamy wooden roof, wooden pillar, wooden floor. No to jest foundation, no właśnie. Ale może ten foundation dało się na przykład jakoś obniżyć? Można tylko obracać, nie mogę obniżyć tego. No dobra, to jak ja mam tutaj wskakiwać, tak? Nieprzyjemnie. No nieprzyjemnie, kurczę. Ale dobra, niechaj będzie. Zrobimy sobie dalej coś, czyli na przykład postawimy sobie jakieś okna. Okienko tu, okienko tu, okienko tu. Nie będzie jakichś pustych ścian, zawsze będą okna. Cyk, cyk. Tam będziemy rozbudowywać się, może to zostawimy to na razie. Wejdziemy sobie do środka. No to wszystko naprawdę na razie wygląda bardzo, bardzo, bardzo w podstawowy sposób, nie? Te tekstury są wręcz... Gdzie co? Zaryzykuję i ustalę najwyższe opcje graficzne. I zaraz mi grę wywali. Na razie się zawiesiło mocno. Się kliknąłem i muszę poczekać. Chyba coś popsułem. Dobra, wrzuciło mi na highest. Okej. Okay. Niech będzie. Chociaż shadow resolution może być high, bo to wiadomo. Shadow quality all. Okej, okay, dobra. Texture quality ma być highest. I zobaczymy, czy na highest texture quality... No, polemizowałbym. Ale wiecie co? To ma jakiś taki... To ma jakiś urok swój. Jak się nad tym zastanowić, to ma jakiś swój urok. Taki trochę industrialny bym powiedział. Nie wiem, jak to ładnie nazwać. W każdym razie, zróbmy sobie dach. Wooden roof. Cyk, się będziesz... Jak ty chcesz ten dach postawić? Dobra, mam przypuszczenie, że może dach wymaga na przykład jakiegoś wsparcia tutaj. I teraz pozwolisz mi dach postawić? A, mądre! Mądre, mądre. Cyk, dach.
Nie wiem, jak ten dach się tu... Tak się dziwnie buduje ten dach. No dobra, on jest bardzo dziwny ogólnie. Jakoś tak z tym wyłapywaniem R rotate. Dobra. Cyk. To jest R tutaj. Tak. I jeszcze tutaj jeden. Ja mam już ostatnie drewno po prostu mam. Zacząłem... W sumie to ciekawe, bo bardzo szybko można zacząć budować domy tu już. Aha, prawdopodobnie wymaga to więcej tutaj wsparcia, więc ja myślę, że zrobimy tak, że na razie postawimy jeszcze jeden Pillars of Eternity i pójdziemy zabrać trochę jeszcze drzewa, może? Tak, bo trochę widzę, że tego drzewa tutaj schodzi przy budowaniu. Na razie mam tylko jeden post... Siekiera się nie niszczy. Siekiera w ogóle jest super, jest niezniszczalna, mamy godzinę 13:42. Coś czuję, że może do czasu, kiedy skończymy konstrukcję, może przydałoby się mieć, słuchajcie... Też uważam, że jeszcze jedną rzecz powinniśmy naprawić, czyli sound effects troszkę ciszej. Tak myślę, bo... No to jest połowa? Okej, troszeczkę jednak więcej, tak? Powiedzmy, że 80% tego, co tam było. Jak to discovered new location? Ile razy mogę odkrywać jedną wyspę? Niesamowite. Ile razy już poodkrywałem wyspę? Jedną i ta samą. Dokończmy chociaż ten kawał jeszcze dachu, co? I będziemy mieli chociaż tutaj coś zamknięte, chociaż nie pozwoli. O, ty wymagasz naprawdę ścianek. Ale tu nie miałeś problemu. Czekajcie, no o co chodzi? Tu nie było problemu, żeby to postawić. Nawet jak nie było wsparcia, teraz co? Przez chwilę mignęło, ale... Dobra, rozumiecie, o co chodzi? W czym jest ból? W czym jest ból? Halo? Chcę postawić dach na swoim domu. Okej, nie chcesz mi pozwolić postawić dachu, to może są jakieś problemy z wykrywaniem ścian albo coś. Dobra, co ja mogę postawić w domu? Czy jest jakiś warsztat? Simple grill, simple purifier, planter. Dobra, research table. Okej, potrzebuję 4 komponentów. Use to unlock more constructible items. Dobra. Simple bed. Wooden chest. Świetnie. To jest najważniejsza rzecz, to są właśnie skrzyneczki, żeby mieć gdzieś możliwość trzymania sobie rzeczy. Na przykład to mi na razie nie jest potrzebne. To. Bandaż. Zostawię na razie to, bo nie będę łowił. Surowce podstawowe zostawię, na przykład to, jakiś crab meat. Dobra, mushroom może zostać, bo to hunger 10 niby. A jak tam mój hunger, okej. Trochę z leczeniem bym, czy mamy coś, co bandaż leczy? Stopped bleeding tak naprawdę, a coś co leczy? Small amount of health points. Okej, dobra, i leczenie trwa jakiś czas, dobra. No, miejmy jakieś truskawki ze sobą może mimo wszystko. Tutaj można sobie zorganizować staki. Czy ja mogę to na przykład przypisać do tutaj? Mogę, okej, czyli mam torch przypisany i w ogóle znika mi z ekwipunku też, z plecaka, dobra, okej. Niech będzie, tu mamy jakieś płotki, tu mamy jakieś, jakie tutaj można tworzyć, ale mega szybko, co? Taką konstrukcję można z drewna, cloth i rope i tyle? Standing torch, o, to by się może przydało, żeby provide a small scope of illumination, żeby cokolwiek widział, bonfire, yeah, wood needs to be added. Suitable for, nie ma miejsca na to, żeby dalej wyjaśnić. Fireball, the fire is brighter and has wider range. No dobra, zobaczymy, czy standing torch w ogóle... stawimy go sobie na razie w środku. Dobra, i czy on świeci w nieskończoność? No ale jakby, żebyśmy mieli chociaż w środku trochę jakiegoś tam... Kurczę... Jakiejś przestrzeni tutaj. Dobra, to rozejrzyjmy się w takim wypadku po okolicy jeszcze, może zdobędziemy jeszcze jakieś surowce. No nie wiem, na razie wyczuć próbuję. Wygląda to tak... Znaczy, pierwsze wrażenie mam takie, że rzeczywiście jest to bardzo uproszczone, co tu wszystko widać. Na razie przynajmniej, tak? Uproszczone bardzo mocno. To są proste elementy, znaczy proste, o, jakieś nagle zdobywamy z pralki... W życiu bym się spodziewał, że pralka... Oho. Że pralka pozwoli mi zdobyć, słuchajcie... Co ja zdobyłem? Wooden plank tylko? Wood plank? Że pralka pozwoli mi zdobyć ciuch. Ale powiedzmy, no dobra, w pralce można znaleźć ciuchy. No ogólnie to ma sens jakiś. Ale przede wszystkim widzę, że głównie będziemy, słuchajcie, tak mi się wydaje, że ta gra będzie stawiała chyba głównie na eksplorację. Co to jest? Scavenging, dobra, scrap metal. Ta będzie gra, coś czuję, stawiała na eksplorację przede wszystkim podwodnego świata. A to co to? Chyba było zniszczone, no właśnie.
Tak, przede wszystkim podwodny świat, widać jakieś samochody są, ale zobaczymy, czy ten samochód skrywa też coś. Trzeba będzie może wymyślić jakiś sposób na to, żeby dłużej mieć, tlen? Jakoś? Gdybyście chcieli jakieś podpowiedzi rzucać, to ja, o, komponenty, proszę bardzo. I już zniszczone. To ja powiem tak, jestem otwarty na podpowiedzi oczywiście, ale nie rzucajcie jakichś globalnych, wielkich, kurcze, czerwona alga, spoilerów. Typu, że wiecie, że nagle powiecie, co dokładnie mam krok po kroku robić. Ja wolę dostać, słuchajcie, jak zawsze powtarzam, wolę dostać wędkę, niż dostać rybę. Więc jak macie jakieś sugestie, dobre tipy, coś związane ze sterowaniem, z obsługą gry, albo ogólnie jakieś ciekawe pomysły, na czym się skupiać na początku, czy coś w tym stylu, to chętnie. Tak, tylko że rozsądnie z tymi. To mogę zniszczyć? Chyba nie. Rozsądnie z podpowiedziami poproszę, tak? Więc na razie, no właśnie, to co mnie ogranicza, to poziom tlenu. Więc na razie będziemy tutaj po prostu opływać sobie po okolicy, czy shift popłynę szybciej, ale też oczywiście pobiera energię. Dobra, ma sens. Ło, co my tu mamy? Cola, soda, przepraszam, i mamy nawet węgiel drzewny. Dobra, okej. Okay. Scavenging, scrap metal, dużo. Czy ogólnie śmieci, metalowe śmieci, szczątki, pierdypały, kończy mi się. Dobra, kończy mi się tlen, czas wypływać. Trochę żem tego pozbierał. W sumie można powiedzieć. Bardzo dziwna jest ta gra, powiem szczerze, ta grafika tej wody pod spodem. Taka bardzo kontrastujące jest to, jak wygląda. Jak wyglądają te fale. Coś czuję, że zaraz będę musiał jakoś odpocząć, albo jakieś komponenty uda się. Inventory full. Ale co to znaczy? Aha, że nie mogę już. Wow, co to? Gasoline! Dobra, czyli paliwo. Może do jakichś bardziej skomplikowanych rzeczy by się przydało. No dobra, to zrobiłem rundkę. Tam też mamy jakieś kolejne wysepki. Widzę, że znaczy fajne jest to, że od początku jakby mamy co robić. Tak, od początku jakby widać, że ile jest tu miejsc, do których można popłynąć od razu, nie? Niskojakościowe chmury z daleka widać też. Więc jakiś zalążek tu. I od samego początku można było od razu już zbudować coś, co wygląda już jak baza, nie? Więc to jest też ciekawe. Dobra. Co my możemy zacząć budować w środku? Chciałbym w ogóle ten warsztat zrobić, ale potrzebuję jeszcze jednego komponentu. Czy w ogóle będziesz brał pod uwagę rzeczy, które schowam do... Tutaj... O! Poczekajcie, buty dostałem. Use. Buty. O! Mam buty. Dobra. Okej, nawet nie zauważyłem, kiedy te buty do mnie wpadły. Na razie zrzucam, słuchajcie, cały tutaj ten sprzęt, który mam. Zostałem sobie tylko tutaj pragnienie, energia 20 też mi da, ale pragnienie 50, jeżeli to jest 100, to może wypijemy jedną? Nie ma problemu z głodem tutaj, tak? Jak widzę. Absolutnie nie ma problemu z głodem. Tu mamy food, energy, thirst, tutaj mamy hunger. Dobra, zostawię na razie też to. Jedzenie jest, o Jezus, bardzo dużo, tak? A czemu jest to? Protekcja głowy, protekcja ciała? Na razie jakby mnie coś zaatakowało, to już po mnie. Soda też daje mi troszkę energii, ale rozumiem, że też warto byłoby zacząć pomyśleć, żeby zbudować sobie coś do leżenia. Simple bed wymaga... No właśnie, nie bierze pod uwagę. Nie bierze pod uwagę surowców. Dobra, czyli weźmy sobie to drewno, weźmy sobie ciuchy i sobie postawimy coś, co jest takie... Nie, wydaje mi się podstawą. Jakieś fajne rzeczy. Wooden shelving. Use for storing wooden planks. Proszę bardzo. O, milutko. Może będzie wtedy brało pod uwagę rzeczy. Food container. O! Used for storing items. Ammo box. To widzę, że to jest to samo, tylko wygląda inaczej. Czemu? A może food container tam się nie psuje jedzenie? Nie ma psucia jedzenia. Nie widzę tego na razie. Zbudujmy sobie jakąś leżankę. Powiedzmy, że leżanka, skrzynia obok. Dobra, nie. Może tu. Mogę w ogóle zrobić tak. To jest w ogóle niesamowite, że widzę, że tutaj nie wykrywa na razie jeszcze rzeczy, więc na razie jakoś prostą sobie tutaj postawię. Mogę coś przypiąć. A, że będę wiedział, co ja potrzebuję. Okej, okay, dobra. A jak to odpiąć? Tak? Tak, dobra. Mogę spać. Mogę pójść spać. Czemu nie? Jest to jakiś pomysł? Jakieś podstawowe surowce, chociaż jeden stack niech będzie, jakbym chciał coś zbudować. Może coś jeszcze byśmy chcieli zbudować. Research table. Wymaga komponentów, tak? Jeszcze komponenty są potrzebne. Na razie nie potrzebuję nic do jedzenia. Simple grill. Cook raw food for more nutrition. Ale no, ja mam tyle rzeczy, że nie potrzebuję. Mogę sobie już zrobić tak naprawdę... Jak tak widzę, to mogę już planter postawić z tego, co widzę, na dzień dobry, czyli jakbym wziął sobie trochę jeszcze więcej drewna i wziął truskawki tutaj, to z tego, co widzę, mógłbym sobie zacząć już to budować, czyli powiedzmy, że planter, cyk.
O, nie mogę budować na ziemi. Muszę budować gdzieś na fundamentach. No dobra. To więcej drewna mi poproszę tutaj dać. To jest wszystko, całe drewno, które mam. Dobra, no to trzeba pozbierać drewno. Trochę się głodny zrobiłem, to może rzeczywiście za coś zjemy, na przykład tą puszkę otworzymy w końcu. Use. W ogóle to nie muszę iść spać, tak naprawdę widzę, że energia moja to znakomicie sobie radzi. Na razie, widzę, że słońce zachodzi. Jest coraz ciemniej, jak wezmę pochodnie do ręki. O! Pochodnia się wypala, dobra. Okej, ale nie mogę mieć i pochodni, i sprzętu w ręce. Czyli jak już mam pochodnie, to już potem gucio widać, ale... No, troszkę coś tutaj nam to oświetla. Faktycznie trzeba powiedzieć, że coś widać. A to powiedzmy, że będziemy chcieli sobie zrobić... Standing torch, hanging lantern. To potrzebuje jest rope. A jak w ogóle robić rope? Może chyba... To musiałbym tutaj widzieć. To jakiś, żeby zrobić linę, to chyba potrzebuje... Dekoracyjne, tak? Barbed wire i tak dalej. No dobra. Fundamencik jakbyś byśmy chcieli... Wooden floor build. Nie mogę postawić wooden floor. Okej. Okay. To jest chyba nastawienie kolejnych pięter. No to powiększmy sobie tutaj naszą... Jest to, wiadomo, nierówno, ale kij z tym. Proszę bardzo, robiliśmy za więcej fundamentów. Czemu nie? No to powiedzmy, że tutaj byśmy chcieli postawić sobie teraz ściankę. Z drzwiami znowu, nie? To będzie taki domek na przestrzał. Cyk. Tu sobie postawimy okienko. Cyk. Proszę bardzo. I tutaj mamy już dom. Prawie zamknięty, jak mi może pozwoli w końcu ten dach zbudować, to byłbym bardzo wdzięczny, miałoby to jakiś sens. Najwyraźniej coś mu nie gra. Nie wiem, o co mu chodzi, ale nie mogę postawić akurat tutaj dachu. Nie wiem czemu. Wszystko jest przygotowane pod ten dach. Będę miał dziurę w dachu, ponieważ gra mi nie pozwala. No cóż, może wy wiecie, co jest problemem. Natomiast na pewno będę chciał może więcej tych torczy postawić, bo tak nadal tu troszeczkę ciemno. Tu jest światło. Cyk, to może jeszcze tu przy wejściu jedna. O, proszę bardzo, już jest przyjemnie. I jeszcze jedna przy wejściu. Proszę bardzo. No, no, jest jasno, jest przyjemnie. Pójdziemy sobie spać. Nie ma co tutaj teges. O! Dobra, ale teraz pytanie brzmi dla mnie... Pytanie brzmi, co to jest to? Czemu tu jest 6-3? 6 to jest 22, dzień drugi. O co chodzi? Bo nie zwróciłem uwagi na to. Jest już dzień, jest super, tylko 6-9, świetnie, ale co to znaczy? Czemu są dwa zegarki? O co chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się, dopiero się uczę. Więc jakby, no są bardzo to podstawowe na razie. It's not bedtime. No dobra, no nie jest to bedtime, przyznaję. Zróbmy sobie w końcu to... Aha, dobra, już mi się skończyło drewno, że... Co? Czy oni idą drogą The Forest i odnawia... No nie. A nie, dobra, już myślałem. Chciałem powiedzieć, że idą ścieżką The Forest i odnawiają surowce leżące nagle na ziemi, ale nie. Na szczęście tak tutaj nie jest. Więc potrzebuję trochę drewna jeszcze. Okej, okay, zebrałem, więc możemy sobie postawić pierwsze plantery. Szkoda, chciałbym, żeby w przyszłości było przyciąganie do siatki. Postawimy sobie, bo na razie to wiecie, no trzeba stawać tak na oko trochę. Dobra, tyle wystarczy na razie. I co my tu mamy? Ło! O, to jest ciekawe, bo mogę sobie na drzewo tutaj posadzić. Dobra. Plant. No i okej. Okay. Plant. Czy ja to muszę podlać? Czy to będzie samo rosło? Czy mamy coś takiego jak jakaś... A to jest taki podstawowy krab. Może tutaj jest rope. No właśnie. Czy tutaj mam tworzenie... Torch diving fins. Potrzebuje marlin fish skin. Okej. Okay. Fishing rod wymaga znowu rope i wood plank. Dobra. Torch pickaxe. Used for mining ores. Repairing hammer. Packing box used to pack placed objects back to your inventory. O! Ciekawe. Seawater bucket, a bucket to hold seawater. O, wiecie co, to brzmi jak potrzebuję tego? Bo może to jest potrzebne, żebyśmy mogli przynosić wodę, żeby to podlać. Nie wiem. Zobaczymy. Weźmy sobie wiadro do ręki i zobaczymy, co się stanie, jak wezmę wiadro. Fill with seawater. Dobra, jest. Okej. Okay. Mogłem zrobić bliżej, ale no nie wiedziałem. No ale dobra. Hops. Użyj? Nie? F? No i co mi z tą wodą? Myślałem, że muszę to podlać. Okej, okay, wygląda na to, że... Mam wodę, ale nawet nie mogę używać. Żadnego przycisku nie ma na używanie tego.
Czyli nie trzeba podlewać. To jest mój wniosek, nie trzeba podlewać. A zrobiłbym sobie może lepszą siekierę? Żeby nie tego. A pytanie brzmi... A, to są simple crafting. Co to jest to? Są ciuchy, tak? Ale chodzi o rope. Dobra, jest. Możemy zrobić rope. Zróbmy rope. Możemy teraz zrobić jakieś rzeczy. Możemy zrobić łuk. Możemy zrobić. Możemy zrobić crude axe. Możemy zrobić, bo mam zestaw surowców na to. Cyk. I proszę bardzo, robimy. Lepsza siekierka. Okej. Okay. Zastępuję damage 22. Stone hatchet. Damage 30. Okej. Okay. No to teraz już hatchet leci na razie tutaj, nie jest to potrzebne. Jakiś jest sort tutaj? Take sort. Ładnie, jest sortowanie. Sort u mnie też jest sortowanie, znakomicie. Cyk, odłożymy to na razie tutaj. Truskawki są, pięknie jest. Trzeba się napić ogólnie, tak? I zjeść coś, więc zjedzmy tu coś i napijmy się tu coś. Wiecie co, może wiadro jest potrzebne, żebyśmy mogli sobie nalewać wodę i sobie gotować wodę na przykład. O, to samo rośnie. Kurna, nie podlewasz nawet, człowieku. To jest świetna gra. Bardzo uproszczona pod tym kątem. Nie wiem, czy lubię to, że takie uproszczenia są. Jestem przygotowany na to, że większy jednak realizm poniewiera mój umysł podczas grania w survivale, ale dobra, no zobaczymy jak będzie. Wejdziemy sobie trochę głębiej. Czy musisz płynąć prosto w dół? Płyń prosto w dół, tak jak cię proszę. Okej. Okay. Co mamy tutaj? Śmietnik. Ło, jakiś obraz jest. Dobra, trochę jakichś śmieci. Mamy też szkło. Dobra. No, coś muszę zobaczyć. O, przechodzę przez teksturki. Muszę zobaczyć, bo tu im głębiej, tym więcej wyzwań. O właśnie, tutaj widzisz, są te ryby, ale pytanie, czy one nie zaatakują mnie wszystkie, jak zacznę atakować jedną. Z ich skóry można coś wykonać. Nie zwróciłem uwagi, czy są jakieś fajne bonusy do chłodzenia pod wodę dłużej, jakieś akwalungi, ale to wydaje mi się, że potrzebuję zrobić właśnie warsztat, żeby móc robić takie rzeczy. Takie mam przeczucie. Na razie... Ciekawe, czy z łuku da się strzelać pod wodą. Mi się wydaje, że powinna być jakaś włócznia do tego, nie? Tu pozbieramy też scrap metale. Cyk, dobra, czas wypłynąć, bo to już jest pora. Na telesfora. Dobra. I cyk pod wodę. I sobie zaraz tu też zeksplorujemy tutaj, ale to jest stały zestaw. Scrap metale, komponenty, cyk. No dobra, jeszcze jeden samochód, jeszcze jeden. Będziemy mieli dużo skrapu, z którego będziemy mogli coś budować. Komponenty, no to chyba właśnie to są mi potrzebne, żebym mógł zrobić sobie warsztat i zobaczyć, co mogę odblokowywać. Na razie jestem nagi. Jestem pływającą nagą bronią. Tak, mam jakieś czerwone algi też do zdobycia. Wydaje mi się, że te drzewa odrastają, albo po prostu nie kontroluję jeszcze tego, czy one odrastają, czy nie. Tu mamy tak, czerwone algi, nie? Więc coś można z nich tam sobie w przyszłości może zrobić. Tutaj widzę, że jest też... Cyk! Kolejny samochód. To też jakieś komponenty w razie czego. Widzę też, że wyspa napisane, że jest neutralna, więc no, nie wiem, nie jest przejęta przez żadnego bandyta, ani nic w tym stylu. Tak coś czuję. Tam jest budynek. Nie wiem, czy byliśmy w tym budynku, bo sobie tak okrążam śmiało. O dobra, zobaczymy jak te ryby. Wydaje mi się, że to może być niebezpieczne atakowanie ich. Nie mam prawie w ogóle pancerza. Cześć ryba. Ja bym chciał się nauczyć, czy atakujecie mnie wszystkie naraz, czy... Okej, ryba nie atakuje mnie w ogóle. Marlin Fishskin. Dobra, muszę coś wywalić. Co mi tu jest niepotrzebne? Głupi obraz. Nara. Dobra, Marlin Fishskin. Ale to wszystko? Te ryby mnie absolutnie nie atakują. Wydawało mi się, wiecie, będzie mnie nadziewać, będzie mnie tu zabijać. Nawet nie ucieka za bardzo. Bardzo łatwo jest zabić rybę z buta, że tak to powiem. A może by się przydał jakiś tlen? O właśnie. Miło by było z tlenem? Dobra, rozumiem. Ta liczba to jest czas gry, to jest czas dnia. Dobra, już. Zakumałem. Large fish meat i skin string drin. Dobra, jeszcze jednego, bo ja chyba potrzebuję ogólnie trzech. Chodź jeszcze. Chodź tu! Dziękuję. Dobra, widzę, że zawsze stały zestaw chyba surowców wypada. Ja na przykład lubię, jak w survivalu czasami może być taka niespodzianka, tak, że mam jakąś szansę na jakiś unikalny przedmiot. Może tu też tak jest. Fajnie by było, na przykład, nie wiem, walczymy z dzikiem i nagle okazuje się, że po walce z dzikiem mamy to, tu już nie mam miejsca, dobra. A mogłem tego nie klikać, dobra. Po walce z dzikiem wypada nam, na przykład, nie wiem, zawsze jakieś mięso, zawsze jakaś skóra, ale mogłoby być jakieś bonusowe mięska, albo na przykład jakiś kieł, albo coś w tym stylu, nie, że... Albo może jakieś unikalne, nie wiem, czasami znajdziemy takiego skurczybyka dużego, że wyleci z niego jeszcze...
nie wiem, zdobędziemy jakąś, nie wiem, czaszkę, jakąś trofeum. Czy to już jest gotowe? Nie jest gotowe. Drzewo nie rośnie. To wymaga dużo czasu widocznie. Dobra, co możemy tu zrzucić? Możemy zrzucić trochę... Nie w tę stronę, Staszek. Okej, okay. Staszek po prostu nie w tę stronę zaczął zrzucać rzeczy. Power of bolts and can be used for. Okej, okay, dzięki. To fajnie, że can be used for. Dobra, wszystko rzucam na razie do jednej skrzynki. Scrapu mam bardzo dużo. Okej, tylko teraz tak, no coś by trzeba było zbudować, to wezmę na razie scrap, sortuj. Dziękuję, jakieś komponenty gdzie były? Mam przy sobie? Jestem ślepy. Tu są komponenty, dobra. I teraz tak, no chciałbym zrobić ten workbench. Chciałbym zrobić sobie, o właśnie, fajnie byłoby mieć plecak. Więcej miejsca, zdecydowanie. O, tu mogę zrobić płetwy. Swim rapidly like a fish. Super, tylko potrzebuję do tego cloth. A cloth nie mam w ogóle. Tak, leather, hide. Tu mamy cotton. Dobra, ale nie mamy cotton. No i rope też możemy tworzyć właśnie z cloth. To chyba od B było. Warsztacik, żeby postawić. Mam wszystko, co potrzeba. No dobra. Czysny warsztat. Czysny warsztat. Ustawię warsztat. Zrobiłem sobie mały ten domek, co? I będę teraz cierpiał na brak miejsca, ale... Ale trudno. Cyk. Warsztacik jest. Dobra. I co mi daje warsztat? Research table. O kurcze! Fishnet, Reaper Station, Glass Wall. Lodówka! Used for storing items? Może się nie psują wtedy. Scrap, Metal Spear, Crossbow. Wow, Crossbow, Two-Handed Axe. Wow, DMR55, Crossbow Bolt jest potrzebny. Wow, Ammo, Research, możemy zrobić. Scrap Helmet, Extra Research mnie to. Świetnie. Repair Station, can be used to repair equipment. Tylko na razie jakby jedyne... No tak, tu jest woda. Hold Seawater, a może trzeba je jakoś zagotować. I to mamy, widzę, że aha, wow, są kolejne poziomy, wymagają rzeczy. Rubber, o, guma jest potrzebna, dobra. Fishnet, it automatically catches small fish. Fajne, tylko potrzebuje liny. Glass wall, okej, okay. Crossbow, dobra, tu potrzebujemy drewno i lina, byśmy zrobili tu... X-crap metal spear. O, to mi się podoba. Tylko potrzebujemy duct tape. Nie wiem, jak się robi duct tape, jeszcze. Czy wiem, jak się robi duct tape? Umiemy to robić? Znamy się na takich rzeczach? Jest tylko bandaż. Tu mamy cloth, rope, leather. Tu mamy warm jacket. Dobra, to możemy zrobić, ale leather jest potrzebny. Aha, dobra, scrap, dobra, craft. Ale to jest najlepsze. Wydaje mi się, że to było ciężej zdobyć niż ze scrapu, a to więcej obrony daje. Zjóż na głowę. Cyk. Piękne. Leather armor. Okej, okay, wyglądam świetnie. Wyglądam po prostu wybitnie. Czy ja mam... Czy ja mam... W ogóle bym... Jak się niszczy? Zniszczy to belkę? Chciałem zniszczyć belkę, ale chyba się nie da zniszczyć belki. Znaczy nie wiem, może jakoś jest... Zniszcz. Blueprints. Not unlocked yet. Okej, okay. Mission. Build. No ja się myślę, że w budowaniu można by było coś, jakieś opcja, żeby to zniszczyć, ale może jakiś młotek jest potrzebny, żeby niszczyć. I to było coś naprawdę, że mogę zrobić skrzynkę, która coś... Co, coś było ze skrzynką, ale... Nie wiem, czy to to. Packing, used to packed, placed object back into your inventory. Może packing box, ale to po co, żeby belkę zdjąć? Drewna już nie mam. Tak w ogóle. Całe drewno poszło. Na razie. No dobra, słuchajcie, okej. Okay. Widzę, że są fajne rzeczy do odblokowania. Do, no możemy zrobić crossbow bolts. Niech będzie. Bo mamy takie rzeczy. To pójdziemy sobie, zobaczmy ile mam w ogóle materiału ze sobą. Mam tylko dwie sztuki, ja wezmę je ze sobą, żeby widzieć ile mam. Dobra, mam trzy marlin... Dobra, czyli potrzebujemy ogólnie zdobyć więcej materiału. Więc pójdziemy... Zakuty łeb idzie szukać kolejnych surowców. Nie wiem, może jakoś tutaj wejdziemy pod wodę. No to byliśmy ostatnio chyba nawet. No właśnie. A teraz pytanie, w którą stronę pójść, żeby zdobyć więcej surowców, bo to... O, tu jest jakiś opuszczony dom, więc tego jest na szczęście jest mega dużo, więc to jest fajne, że... Tych rzeczy naprawdę tutaj sporo na razie. A, tylko że ja tu już mogłem to zbadać. No to wygląda, więc nie mogę rozwalać chyba budynków. Okej, okay, ten budynek ma jeszcze rzeczy do pozbierania. To mamy co, półeczkę, którą można później zniszczyć. Jakąś szafkę. I z tego wyleciały co prawda tylko trzy deski, ale niech będzie.
3 deski to zawsze więcej niż 0 desek. Co mamy tutaj? No niestety tylko to. Mogę to, to się samo niszczy. Dobra, tu mamy jakąś też półkę. O, patrzcie, antybiotyki, restore single element of health points i mamy też bandaż, super. Dobra, to już trzeba wypłynąć, bo... No właśnie, coś... Miałem sprawdzić, czy więcej tlenu mogę skądś zdobyć, ale... Chyba czuję, że na razie butla to trochę zaawansowane technologie. Ale coś do jakiegoś oddychania na dłużej by się na pewno przydało, bo to zawsze, kurczę, jakoś tak... Dłużej można rzeczy robić. Może tu będzie plank, 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 plank. Spodziewałem się... O, tu skrzynka w ogóle jest. Jakiegoś cloth. O, tutaj jest. Horse statue. Dobra. Scavenging. Co mamy tu w skrzynce? Rzeczy. Flara. Scrap metal, cloth, duct tape, components. Flara. Front illuminated, wide area. Dobra. No, czyli domyślnie. Dużo rzeczy. O, Bracer C. Czekajcie, Bracer C. Rozumiem, że to po prostu jest... Tracę życie. Że to jest rodzaj po prostu jakichś rękawic, czy naramienników, które na razie nie mają nazwy innej oprócz, że jest to wersja C. Teraz zobaczymy co to. Raczej nie zwiększy mojego poziomu tlenu, więc nie muszę się z tym spieszyć. Mnóstwo śmieci. Skrapu to ja będę miał, łomatko boska, tyle, że trzeba będzie zbudować kolejne, pewnie kolejne skrzynki. Komponenty zawsze chętnie przyjmę. Scrap metal. No nie mam już scrap metalu. Odejdź, nie chcę scrap metalu. Inventory full. Cloth. Dobra. Czyli pełno. Jak mówi mi, że pełno, to trzeba znowu wrócić i zrzucić surowce. Proszę bardzo. Byłem przekonany, że to jest... No dobra, byłem przekonany, że jest odwrotnie, że drzewko zrobiłem po lewej stronie, ale widzę, że sobie ładnie rośnie, bo nie będzie przechodziło przez tekstury. Ja sobie postawiłem na okno. Idealnie. To nie jest czas na spanie. Dzięki, gro. Potrzebuję więcej skrzynek, zdecydowanie. Zaraz będziemy jakoś dzielić te skrzynki. Tu mamy... A gun workshop się odblokował, jak tylko research table postawiłem. To ciekawe. No dużo tutaj rzeczy jest. Metal chest. Wiecie co? Wolę metal chest chyba jednak. Ammo box. Food container. No dobra, metal chest. Proszę bardzo. Stawimy sobie obok. Metalową skrzynkę. Cyk. Dobra, i będzie można ładować różne rzeczy. Do środka. Dobra, skrapik tutaj. Wszystko, co jest nietypowe, może jakieś to flary, nie, tutaj jakieś jedzenie, jakieś tutaj... To można pewnie postawić. O, to bracer. Armor plus jeden. No dobra. Coś tam się zmieniamy jakoś. Wygląd nasz się jakoś tam zmienia. Na razie nie wiem, czy jestem chętny na to, żeby coś tutaj dzielić. Jakoś bardzo skomplikowanie. Chciałbym może, żeby tu były podstawowe surowce. Tak, a jakieś jedzenie, bandaże... O właśnie. Tak, tu bandaże jakieś takie, tu jedzenie może być, tak, o, jakieś takie shitki. Mogą być tutaj. Fishing bait, natomiast... No dobra, fishing bait też może być tu. A tu będziemy po prostu trzymać podstawowe surowce, jak drewno właśnie. To. Tutaj chcemy kaczuszkę dorzucić, czy gaz. Tu będziemy... Jak tam moje... Może się napić, tak? Dobra, napiję się i zjem. No, to tak, no w sumie to zdobyłem na początku łatwo, ale za chwilę będę musiał rzeczywiście polegać bardziej na czymś własnym. Jak widzicie, tutaj te truskawki mogą się okazać dzięki temu przydatne. Research table. No na razie jakby próbuję sobie zorganizować trochę więcej. Może jakiś... Dobra, chcę liny. Chcę liny, sort. Dobra, zrobimy sobie linę. No co w ogóle, crude axe już mam. Mogę zrobić zwykły łuk też, tak? Damage 30, arrow. Na razie nie mam w kogo strzelać, ale może dobrze by było go mieć ogólnie i jakieś strzały. Natomiast będę chciał zrobić o to. O kurcze. No dobra. Zrobimy sobie na pewno w takim wypadku rope, ale no muszę zdobyć więcej tego. Muszę się dowiedzieć, który zestaw to by dało, kurcze, cloth. A nie daje. Który przyrząd, która struktura, chyba nie odrastają same drzewa, nie wiem zresztą. Która struktura daje jak najwięcej tych... Byłem tu? Byłem tu. Która struktura daje jak najwięcej materiału? Bo widzę, że akurat z tym mam największy problem. Dobra, słuchajcie. Trochę chaotyczne będzie to zwiedzanie, ale pójdziemy w innym kierunku. Tak, przy okazji zbiorę trochę drewna też i zobaczymy po prostu inne miejsce. Tutaj widzę, że czasami z tych samochodów potrafi wylecieć nawet i
A tego nie chcę, bo to jest scrap. Na razie tego mam bardzo dużo. Ale potrafi wylecieć... Z samochodu potrafi wylecieć jakiś kawałek ciuchu. Więc to jest super. Ciuchów potrzebuję najwięcej w tym momencie, żeby móc porobić sobie te liny. Tak? Różnie gry podchodzą do... To zawsze scrap. No właśnie, już mam zapchane tym. Dobra, scrap to już jest scrap. Za dużo. Ale nigdy nie wiem, czy wiecie co, czy z tego przypadkiem nie wylecie coś więcej niż tylko scrap. Czy to jest takie pytanie... Czy to jest taka właśnie wątpliwość, że nagle może się okazać, że z tego wyleci coś więcej i stracę, więc no, zbieram na razie wszystko jak leci. Tu mamy jeszcze jakiś domek, ale czy ja już go sprawdziłem? Nie wiem, bo mi się kończy tlen. Po prostu wypłynę sobie tutaj na razie. Cyk. Dobra, na razie okrążam swoją wyspę. Wiadomo, że dalej trzeba gdzieś wybrać jakieś inne miejsca. Może właśnie trzeba się wybrać, jak widzieliśmy te domki, ale to może w kolejnym odcinku. No na razie trzeba też pamiętać, gdzie się było, nie? Bo tu wygląda na to, że te najbliższe domy... Ja tu całkiem dobrze sprawdziłem, czy to coś daje? Chyba nie, bo nie ma jakiejś animacji rozwalania się. Czy tutaj coś było? Co to jest to? Może to coś jest? Czekajcie. Co to jest? To jest nic. Nie, to jest tylko kamień. To nie. O, tlen! New location apartments. O, proszę bardzo. Szukałem tak tych apartamentów. Znaczy, szukałem rzeczy w domkach i patrzę, że tutaj jest. To jest dobry kierunek, czyli kierunek na tę wyspę. Tak, na najbliższą wyspę. Może M. Mapa. O, widzicie apartamenty. Castaway Island. Co, 69%? Może w okolicy? Czy jakby ta mapa... No dobra, jest spora. Okej. Okay. To tutaj w tych apartamentach mogą być jakieś fajne rzeczy. Na razie to posprawdzam tylko domki obok. Ale dobra, apartamenty brzmią dobrze, tak? Tylko no właśnie chciałem zebrać tyle, żeby chociaż sobie jakiś... stworzyć najbardziej ubogi i podstawowy... O, może można się polować na ptaki. Jakiś podstawowy plecaczek, żeby mu po prostu więcej unieść do domu, nie? Bo... przydałoby się, myślę, więc jeszcze pościnam drzewa. O, proszę bardzo, chyba gotowe. Collect. I dostałem tak naprawdę dwie truskawki. To mogę niszczyć. Tu troszkę widzę, że drzewa dostaje. Czyli ogólnie trzy kawałki drewna. To nie jest jakieś... Szału nie ma. Tak ciekawe, że to przestało działać chyba. Nie widzę, żeby pozwoliło mi coś tam dorzucić. Więc no. Skrapik, proszę bardzo, trochę drewna przyniosłem do domu. No i dalej będę miał tylko... Dalej mi brakuje, kurczę! Dalej mi brakuje. Sort. To mam jakieś jedzenie, to large fish meat, ale właśnie można by sobie coś tutaj pokombinować, żeby to było bardziej i lepsze. Zjemy sobie truskaweczkę. Już daje nawet energii trochę. Więc okej, truskawki są spokoj. Tak, zaraz będziemy musieli pójść spać. Research table. No właśnie, fishnet, automatically catches small fish. To byłoby fajne też mieć po prostu ryby za darmo, ale w sumie mogę wziąć komponent i możemy to zrobić na koniec dzisiejszego spotkania. Jeden komponent, no, ja przywiął wszystkie komponenty, niech mu będzie. Research fishnet, dobra. Chciałem to zrobić, sak, ale brakuje mi niestety surowców, żeby to zrobić, niestety, albo to zrobić. Też potrzebuję rope, więc najbardziej mi brakuje po prostu materiału, żeby cokolwiek tu robić. Repairing hammer, ok, pickaxe, mining ores, packaging box, tak, te sprawy. No właśnie, no rope zrobię, ale to ja potrzebuję teraz trochę właśnie ciuchu. Warm jacket, sack, crude grenade się pojawiło nagle. Sam to wynalazłem? Czy samo się pojawiło? Ciężko powiedzieć. Wooden spear ma 32, ale no właśnie, czyli jest trochę podobne obrażenia co crude axe teraz, tak, więc... Bow też ma podobne obrażenie, ale ja zrobiłem fishing net i teraz... Czy to jest jakaś struktura w takim wypadku? I czy mogłem zrobić tylko... Leather armor jest, tak? Czyli mogę zrobić tylko scrap helmet. Ale rozumiem, że to jest jako jakaś struktura na ryby może. O, fishnet jest. O Jezu, trzy liny. Zdecydowanie musimy, słuchajcie, wybrać się na jakąś wyprawę. No właśnie, na którąś z tych wysp, jak tylko wstanie nowy dzień, więc słuchajcie, to na tyle. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, jak zawsze. Jak macie jakieś dobre tipy, to ja chętnie przyjmę, tak? I co? I pójdziemy sobie... It's not bedtime. Sred time jest idealnie bedtime, chyba że zaczynasz bedtime od 20. Możliwe, to pozbieram trochę drewna to jeszcze, żeby się nie tyle nie nudzić, co żeby nie przepalać czasu, tak? No i to w ogóle też świeci. Najlepsze to, że tu się świeci.
Tak, więc tu są wyspy do odwiedzenia i na niektórych z tych wyspach widzę, że się coś świeci, więc może będą jacyś ludzie. Tak, może jacyś handlarze. Daliby mi na przykład dużo, nie wiem, dałby mi dużo truskawek, oni by mi dali dużo ropes i inne te cloths i ciuchów i linii tego, bo to potrzebuje na gwałt mega dużo. Więc to tyle, dziękuję wam serdecznie, widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku Sunkenland. Cześć!